Szanowni Państwo, ten program będziemy musieli robić bardzo szybko. Otóż chodzi o wykorzystanie jadu z mrówek. To znaczy, mrówki wstrzykują jad w obiekty, które po prostu położymy na murowisku. Szanowni Państwo, aby pozbyć się kataru, aby pozbyć się dolegliwości, przykładowo zatok, bierzemy, kładziemy papier toaletowy na mrowisku. Mrówki siadają i mrówki po prostu wstrzykują swój jad w papier, który jest obiektem niepożądanym na naszym mrowisku. Mrowisko to założyłem sam po to, abym nie biegał po lesie i szukał po prostu miejsca, gdzie mógłbym ten jad pozyskać. Taki papier toaletowy czy chusteczkę higieniczną, którą położymy i te mrówki tak tym jadem swoim naszczykną, po prostu wykorzystujemy do likwidowania kataru. Nie tylko kataru, lecz również zatok. Zatoki to jest częsta dolegliwość nie tylko mężczyzn, również kobiet, również dzieci. Kwestia przeziębienia i sytuację mamy, jaką mamy. Nie należy długo nawet trzymać, bo jad mrówczany jest tak mocny i przy wdychaniu proponuje, przy wciąganiu przez nos po prostu, proponuje, aby robić to bardzo powoli i bardzo delikatnie. Teraz tam się zakradnę i wezmę ten papier toaletowy, to już jest wystarczająca dawka. Szczepniemy mrówki, które są notabene wszędzie. Gryzą, bo to są czerwone. To jest kilka gatunków mrówek. Te mrówki właśnie są takie, które dają tego jadu. I wdychamy. Jest bardzo ciężko. Ale naprawdę nos jest idealnie czyszczony. I to polecam zamiast kropli różnego rodzaju kupowanych w aptekach. Dziękuję.